witajcie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę najprostszy przepis na slajma. Co prawda takich filmów jest od zatrzęsienia na YouTubie, ale dużo z Was mnie prosi właśnie o taki przepis, gdzie nie używa się boraksu, o przepis podstawowy, tak więc Wam go teraz pokażę. To jest taka baza i wydaje mi się, że na podstawie tej bazy zrobicie najróżniejsze slajmy, fluffy, z glitter i tak dalej. To będzie taka podstawowa baza, tak więc zapraszam Was do oglądania. Do miseczki wlewam 3 łyżki białego kleju. Następnie dodaję łyżkę żelu do prania i dokładnie mieszam. Gdy składniki połączą się, dodaję kolejną łyżkę żelu i mieszam dalej. Ważne jest to, aby żel dodawać stopniowo, ponieważ jeśli dacie go za dużo na samym początku, to może Wam się zrobić z tego taka galaretowata kluska, która będzie się rozrywać, więc tego raczej nie chcemy, dlatego pamiętajcie, aby mieszać dokładnie i żeby być cierpliwym. Slime po wyciągnięciu z miski na początku jest taki klejący, ale po ugniataniu go w rękach szybko to się zmienia. Tak wygląda podstawowa masa z kleju i żelu do prania. Ja osobiście wolę tą drugą wersję z klejem, sodą i płynem do soczewek kontaktowych, ponieważ wydaje mi się odrobinę lepsza. Do tak przygotowanej masy można dodać różne rzeczy, na przykład brokat lub cekiny. Nie każda farba niestety pasuje, czasami farby powodują to, że slime się zaczyna kleić i rozwarstwiać, więc z tym też trzeba uważać. No i nie dodawajcie cukru, bo cukier rozpuszcza slimy. Ja dodałam tutaj kolorowe lumbency i myślę, że fajnie to wygląda. No zapewne w przezroczystym slimie efekt byłby jeszcze lepszy. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jeżeli go wykonacie, to napiszcie, jak Wam wyszło. Podajcie mi na Instagrama, Snapchata, Facebooka, Musical.ly. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa! Chcecie jako pierwsi dowiedzieć się o moim nowym filmie na YouTube, to koniecznie kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienie na telefon lub na e-maila.